krótko z więźnej na temat. Pierwsze do pana Michalkiewicza odnośnie nacisków żydowskich, które my moglibyśmy odbierać. Tutaj zgoda 100%, ale... Dwa tylko pytania. I te naciski od Stanów Zjednoczonych, które byśmy nie mogli wytrzymać, odnośnie tutaj, że jeżeli rezerwa federalna jest zasilana z Stanów Zjednoczonych przez praktycznie no, Żydów, no to tutaj ze Stanów Zjednoczonych i podobnie ze strony żydowskiej też możemy tutaj tych nacisków nie wytrzymać. A drugie pytanie do wszystkich panów odnośnie kwestii jedwabnego. Czy tutaj wstrzymanie ekshumacji, jak się słyszy właśnie przez Lecha Kaczyńskiego, czy tą sprawę można jakoś wyprostować do końca, czy to można tą sprawę tak kategorycznie doprowadzić do końca? Dziękuję. Przekazuję głos panu Stanisławowi. Naciski amerykańskie przybierają rozmaite formy. W lipcu, 7 lipca 2015 roku 47 kongresmenów zwróciło się oficjalnie do Johna Kerry'ego, sekretarza stanu, żeby wzmógł na Polskę naciski. Wzmógł. To znaczy, że autorzy listu byli świadomi, że Departament Stanu jakieś naciski wobec Polski stosuje, ale niedostateczne, prawda, żeby je wzmocnił. Więc Stany Zjednoczone mają wobec Polski bardzo wiele instrumentów nacisku. Przypomnę, że Stany Zjednoczone nacisnęły i to skutecznie w swoim czasie Szwajcarię, żeby zrealizowała żydowskie roszczenia majątkowe wobec banków szwajcarskich. Tak, proszę pana, no z całą pewnością AIPAC jest wpływową, AIPAC to jest organizacja lobby politycznego żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo wpływowy. Mimo wszystko, gdybyśmy takie zapewnienie solenne ze strony rządu Stanów Zjednoczonych uzyskali, to i AIPAC miałby trudniej trochę. I to chodzi o to, żeby im utrudniać takie działania, a nie o to, żeby im je ułatwiać. Co do drugiej sprawy, o co tu chodziło? O jedwabne. Pan prezydent, pan Lech Kaczyński, kiedy podejmował decyzję o wstrzymaniu ekshumacji w Jedwabnem, był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. I jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny miał obowiązek kierowania się prawem polskim, a nie jakimiś sugestiami ze strony rabinów. Jeśli nawet takie sugestie otrzymał, to powinien uprzejmie temu rabinowi wyjaśnić: szanowny panie, ja jestem ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej i mam obowiązek stosować tutaj w tym śledztwie polskie prawo, bez względu na to, czy jakieś żydowskie obyczaje są na ten temat, czy ich nie ma. Ja teraz nie będę tego sprawdzał, bo w ogóle mnie ta sprawa nie obchodzi. To jest śledztwo, które jest prowadzone przez polskie władze, toczy się na polskim terytorium i ta ekshumacja będzie przeprowadzona bez względu na to, co pan na ten temat sądzi. I tyle. To, że pan Lech Kaczyński do tych żądań się w podskokach zastosował z oczywistą szkodą dla śledztwa i dla państwa polskiego, moim zdaniem no, nie jest w jego przypadku liściem do wieńca sławy. Jeszcze odnosząc się do sprawy jedwabnego. Ekshumacja jest tylko jednym z elementów. Nawet gdyby jej w tej chwili nie było i nie przeprowadzilibyśmy jej w ogóle, to wiemy wystarczająco dużo na temat wydarzeń, które tam miały miejsce i w wyniku prowadzonych badań, że nie było tak, jak brzmi ta oficjalna narracja żydowska i także oficjalnej strony polskiej, oficjalnej, czyli instytucjonalnej, także państwa polskiego. Do dziś nie został opublikowany raport sądowy profesora Andrzeja Koli z
tej wstępnej próby nieudanej ekshumacji, która została przerwana, gdy wyszło na jaw, że zwłoki nie były obrabowane, nie były bezczeszczone, czaszki nie były rozbijane siekierami, nie były wyrywane złote zęby. To jest jedyny dokument właściwie wyjaśniający wszystko, który nie został upubliczniony do dzisiaj. Przez kilkanaście lat jest w zamknięciu, nie wiadomo dlaczego. Profesor Andrzej Kola prowadził ekshumację w Katyniu, w Miednoje, w innych miejscach. Jest najwybitniejszym chyba specjalistą z tego zakresu. I ten raport właściwie rozstrzyga, że to, co o tej zbrodni wiadomo, nie jest tym, co o tej zbrodni my się dowiedzieliśmy na podstawie publikacji ówczesnego IPN-u i innych instytucji, a także wypowiedzi oficjalnych władz. Pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Leon Kieres, później polityk Platformy Obywatelskiej, później sędzia Trybunału Konstytucyjnego w nagrodę, powiedział publicznie jako prezes urzędujący, nie jako osoba prywatna, że on tajemnicę jedwabnego zna, ale zabierze ją do grobu. Mówił to jako państwowy urzędnik, za co powinien ponieść konsekwencje. Powinien być przesłuchany przez prokuraturę, co wie, co ukrywa, bo jeśli to mówi osoba prywatna, to mogą być jej sny, wrażenia, nie wiadomo co. Może pijany Kwaśniewski to powiedzieć. Dzisiaj, już będąc nie prezydentem, ale byłym prezydentem. Ale on się wypowiadał jako ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej odpowiedzialny za prowadzenie śledztwa i za upublicznienie wyników tego śledztwa. Z tego, co wiemy, na podstawie akt pierwszych procesów w okresie stalinowskim, późniejszych badań, przesłuchiwań świadków, relacji, innych dokumentów, które zostały w toku tych badań ujawniane, wiemy, że wszystko jest przywrócone do góry nogami. I co z tego? Jeśli polskie instytucje nie zajęły odpowiedniego stanowiska, jeśli te dokumenty nie zostały pokazane w odpowiednim świetle, jeśli to, co zrobił Gross, jest utrzymywane cały czas jako wersja praktycznie oficjalna, rządowa, bo Gross razem z byłą żoną zapraszany był na koszt polskiego podatnika przez Instytut Pamięci Narodowej do gościnnych występów i do opowiadania nam swoich wrażeń, swoich majaków, swoich objawień, i to było przyjmowane z oklaskami. Wiemy o sprawie Jedwabnego tak dużo, że bez ekshumacji można powiedzieć, to co zostało napisane, to co zostało powiedziane oficjalnie, jest nieprawdziwe. Najważniejsze w tym wszystkim chyba jest stanowisko przedwojennego prezesa gminy żydowskiej w Jedwabnym, Izraela Grondowskiego, który w śledztwie jako świadek w latach 40. powiedział, co jest przyczyną takiego stanowiska strony żydowskiej. Żądania materialne. Polacy nie chcieli masowo uczestniczyć w odzyskiwaniu mienia żydowskiego w instytucji fałszywych świadków, że to należy do tego, a tamto do tamtego, a to jest kuzyn tego, bo to wszystko było na oświadczeniach świadków robione. Te własności przechodziły z rąk do rąk, szybko były sprzedawane, żeby zatrzeć ślady i on to w śledztwie powiedział, jako świadek w tej sprawie się wypowiedział. Później oczywiście mieszkał do śmierci w Jedwabnym, nikt mu krzywdy nie zrobił. To w ogóle nie zostało upublicznione, nie zostało pokazane, a to chyba jest jeden z najważniejszych wątków w tej sprawie. Żądania materialne strony żydowskiej. Czyli to upokarzanie, które mamy w stanowisku Izraela Singera w 1996 roku, rozpoczyna się po 1945 roku. Będziemy was upokarzać za to, że nie chcecie z nami współpracować. I nie zgadza się liczba ofiar, nie zgadza się sposób zadania śmierci, nie zgadzają się sprawcy, ale wersja oficjalna jest taka. Polacy samodzielnie, bez udziału Niemców, spalili 1600 Żydów w stodole. I ekshumacja nie przeprowadzona, ale z tych wstępnych oględzin okazało się, że zwłoki nie były bezczeszczone, ci ludzie nie byli spaleni w takiej ilości. Wybuch, jaki tam miał miejsce na skutek podpalenia benzyną, nie mógł zaistnieć bez posiadania benzyny. Polacy tego nie mieli. W całym Jedwabnym, w tym momencie, kiedy ta zbrodnia była dokonywana, w sklepie miejscowym było 7 litrów nafty. I to wszystko. Profesor Iwo Pogorowski, niedawno zmarły, wybitny Polak w Ameryce, na własne właściwie życzenie, za własne pieniądze, zgłosił do Straży Pożarnej Amerykańskiej badanie, żeby na jego koszt przeprowadzili taką ekspertyzę. Ile potrzeba paliwa, jakiej jakości, żeby stodołę drewnianą, krytą strzechą, o takim rozmiarze, podał te wszystkie dane, żeby doprowadzić do wybuchu, jednorazowego wybuchu słupu ognia. Amerykanie, Straż Pożarna Amerykańska uznała 400 litrów benzyny. To jest ta ilość, która była potrzebna. I to właściwie znowu wyjaśnię. Jeśli tam nie było Niemców, to w takim razie skąd się wzięły kule w szczątkach doczesnych tych ludzi,
skąd się wzięła cała organizacja zbrodni, podobna przedtem i później. Od początku, od 1 września 1939 roku Niemcy palili ludzi w stodołach zabudowania gospodarczych. Ostatnia wielka tego typu zbrodnia, która przekroczyła 1000 ofiar, miała miejsce w kwietniu 1945 roku w Gardelegen. To jest specjalność niemiecka, nie specjalność polska. Polacy tego nie robili. Profesor Andrzej Rzepliński tu wspomniany, który był ekspertem w sprawie Jedwabnego, ekspertem, trudno powiedzieć w jakiej dziedzinie, bo on napisał coś w rodzaju eseju, rozważania, znowu wynikające z nie wiem czego, bo na pewno nie z wiedzy, uznał, że świadkowie i oskarżeni w tej sprawie nie byli szykanowani, nie byli bici, bo państwo polskie ówczesne i system prawny, praworządny ówczesny nie miał w tym żadnego interesu. To napisał człowiek, który ma tytuł profesora, jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, który ma bardzo wysoką pozycję zawodową i pozycję państwową. Skądinąd wiemy, że Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży, który prowadził to śledztwo, doprowadził do śmierci około 100 osób, czyli świadków i oskarżonych w różnego rodzaju śledztwach. Tak intensywnie prowadzono przesłuchania, badania. Celem tych przesłuchań nie było zabijanie. Ci ludzie byli potrzebni do spraw, ale jeden z drugim, Ubek, posłużył się żelaznym łomem, rurą żelazną, innymi narzędziami i za mocno przesłuchiwał. Także świadków preparowano do sprawy. I to, że ci ludzie na rozprawie wszystko odwołali, że byli bici, że wyszło na jaw, że podpisy były złożone przez osoby niepiśmienne, czyli przez analfabetów, nie miało żadnego znaczenia. Uznał, że praworządne, ówczesne państwo i jego organy, czyli Urząd Bezpieczeństwa, nie miały interesu w tym, żeby wymuszać zeznania, żeby preparować taką wersję, bo nikomu rzekomo na tym nie zależało. To na czym zależało ówczesnym władzom? I dopóki nie przyjmiemy tego wszystkiego, że te argumenty mamy w ręku, że my to wszystko wiemy, że bardzo dużo rzeczy na ten temat zostało opublikowanych, tylko zebrać to i posługiwać się tym na co dzień, tą wiedzą i zadawać tego typu pytania. I to jest kompromitacja drugiej strony. Do niedawna urzędowej, a dziś tej opozycyjnej. To jest tak jak w przypadku Lecha Bolesława Wałęsy, prawda? Że jedni wiedzą, a drudzy idą za partię i potworzą się komitety obrony debila i będziemy go bronić aż do śmierci, do ust śmierci. I bronią, rzeczywiście. I tu prawda nie ma żadnego znaczenia. I wtedy rozmowa z nimi na poziomie emocji, tak jak w każdej innej sprawie, nie zaistnieje. Po co? Po co z głupkami rozmawiać? Proszę Państwa, ja na chwileczkę odejdę od sprawy, od tego pytania. Chciałbym tylko... Tylko na chwileczkę. Na chwileczkę. Chciałbym Państwu powiedzieć o jednej bardzo interesującej moim zdaniem rzeczy. Mianowicie o dwóch egzekucjach w Krakowie. Jedna na ulicy Wodnej. Tam do dzisiaj jest pomnik 7 ofiar. Niestety nie możemy ustalić ich nazwisk. I na ulicy Narutowicza, która dawniej była równoległa do ulicy Bielickiej. Jak kabel zajął po wojnie tą ulicę, to ta ulica na Biały Prądnik została przeniesiona, to znaczy nazwa ulicy. Mianowicie fizycznie rolę katów, rolę osób, które tych skazańców w tych dwóch egzekucjach wieszały, pełnili policjanci z getta żydowskiego, z Judische Ordnungsdienst, czyli żydowskiej policji porządkowej. Są zdjęcia. W tej książce Żydowscy kolaboranci Hitlera ja opisuję tą egzekucję, bo dotarłem do zeznań mieszkańców getta, doktora Schlanga oraz do zeznań naczelnego lekarza w getcie Bersteina. Oni opowiadają dokładnie, kto wykonał, kto był dowódcą tej policji. I to wykonali na polecenie. Ja nie twierdzę, że to była ich inicjatywa. Tylko sytuacja była prosta. Gestapo po prostu wykorzystało żydowską policję do wieszania Polaków. Oni pod nadzorem Gestapo to zrobili. Ale zrobili to. I teraz proszę sobie wyobrazić, czy ktoś z Państwa podniósłby jakiś głos oskarżenia, że to była ich inicjatywa, że oni steroryzowali biednych gestapowców, jak ci ludzie w Jedwabnym, którzy grabiami steroryzowali uzbrojonych po zęby Niemców. No, miejmy szacunek dla własnego rozumu. Dziękuję.
Grünbaum na pewno próbował po pogromie ustalić wiele zagadkowych szczegółów. Próbował, no to szybko zginął, ale pisał dalszych zbrodniach. Wkrótce po tragicznych wydarzeniach ginie otruty w szpitalu kierowniczy pracownik Wojewódzkiego Urzędu Bezpieki Kielce Majewski, przedwojenny komunista znany z uczciwości i bezkompromisowość. To musiał zginąć. Pielęgniarz, który otruł Majewskiego, umiera tego samego dnia, gdy nadchodzi ekspertyza potwierdzająca, że Majewski został otruty. Jak widzicie Państwo, serialny ten, jak to, seryjny samobójstwa, to nic nowego. Stara praktyka. Prezydent Lech Kaczyński rzeczywiście dał sygnał, że on te informacje zna, i że nie zawaha się zrobić z nich użytku w czasie kampanii, bo do Moniki Olejnik się zwrócił jej pseudonimem operacyjnym. Powiedział do niej: Stokrotka, ej, Stokrotka.